Nie ukrywam, że to chyba będzie najdłuższa pętla, jak na razie przynajmniej. Kęciński Titanic za mną, ale nie będziemy razem płynąć w wspólnym rejsie, najchętniej bym go zatopił. Zobaczcie, jakie ostrzeżenie zauważyłem. Setny kilometr na moim liczniku zaraz się pojawi, a ja oczywiście nadal jestem w lesie. Zamkowe poszukiwania rozpoczynam z zagłębia polskiej śliwki, czyli z pięknego Szydłowa, stolicy polskiej śliwy właśnie, jednocześnie stolicy Pogórza Szydłowskiego, które miałem okazję w zeszłym roku odwiedzać. Polecam Wam oczywiście tę pętlę, ale na początek jeszcze szybko zwiedzę to bardzo ciekawe historycznie miasteczko z ruinami Zamku Królewskiego i z bardzo dobrze zachowanymi murami obronnymi, które od średniowiecza są tutaj w zasadzie w stanie nienaruszonym, więc jest to ewenement na skalę europejską. No a ja z Szydłowa będę teraz udawał się w kierunku Chmielnika i tam rozpoczynał moją zamkową pętlę. Dojeżdżam już do Maleszowej z Chmielnika, tutaj czerwonym szlakiem rowerowym. No i za chwilę będę miał pierwsze ruiny dzisiaj. One chyba nie będą zbyt atrakcyjne, bo ich stan jest chyba dość opłakany. No ale ponieważ są po drodze do tych bardziej znanych, więc pomyślałem, że warto skorzystać z okazji, no i również i te zobaczyć. Ruiny Zamku Krasińskich z XVII wieku tutaj w Maleszowej niestety nie są dostępne do zwiedzania. Jak widzicie, za mną siatka, cały teren ogrodzony. Ruiny są w bardzo kiepskim stanie, więc może bezpiecznie jest rzeczywiście nie udostępniać ich dla zwiedzających. Pocieszające jest to, że trwają tam chyba jakieś prace budowlane. Widziałem, że w okolicach stawu coś się dzieje. Za chwilę pewnie wniosę się tutaj do góry dronem i zobaczę z góry, jak to wygląda. Być może za jakiś czas te ruiny zostaną odnowione, no i będzie warto tutaj przyjechać. Teraz mam taką drogę bardzo gravelową wśród zarośniętych tutaj stawów kieleckich. Jestem zaraz za Malaszową. Przede mną Piotrkowice, a później dość długa droga do kolejnych ruin w Mokrsku Górnym. Tutaj mam taki odcinek, gdzie mogę moje nowe opony przetestować. Musiałem je wymienić, chociaż stare jeszcze nie były bardzo zużyte, ale jedna z nich uległa mocnemu zniszczeniu. Gdzieś najechałem na coś ostrego, no i została przecięta, co oczywiście skutkowało tym, że musiałem wymienić
na nowe. Oczywiście wymieniłem komplet, no bo nie lubię jeździć na różnych oponach, no więc nowe opony właśnie testuję. Pierwsze wrażenie jest takie, że są dość głośne i na asfalcie dość szumią, no ale może to jest kwestia tego, że są nowe, może muszą się trochę rozjeździć. Ukrywam, że to chyba będzie najdłuższa pętla, jak na razie przynajmniej, u mnie na kanale. No teraz znów mam taki gravelowy fragmencik, może nawet i MTB, bo troszkę piasku jest. A liczę na to, że będzie się tutaj dało przejechać. Ale za chwilę już będzie kolejna kielecka ruina, jeśli można tak nazwać. Zamek w Mokrsku Górnym. Nie mylić z Morskiem, bo zamek w Morsku jest gdzie indziej. Czyli oczywiście na szlaku Orlich Gniazd. A Mokrsko za chwilkę przede mną. Bardzo fajna tutaj gravelowa droga na powale. Widać, że niedawno chyba remontowana albo po prostu zrobiona. Także pod gravel super. Przede mną Mokrsko Dolne, a zaraz za nim Mokrsko Górne, no i kolejne ruiny. Teraz będę przejeżdżał przez Nidę. To chyba jest spływ kajakowy jakiś, bo dużo samochodów, ludzi w ogóle. Także na pewno na kajaczki się wybrali. Ja tu skręcam w lewo. Ze znalezieniem nie było problemu, mam tylko nadzieję, że uda się tam wjechać. Nie wiem, czy tędy, bo tutaj jakaś fosa jest. No, zobaczymy teraz. Mokrsko Górne i zamczysko. Niestety tutaj również niespodzianka, podobnie jak poprzednio. Teren jest zamknięty. Stosowna tabliczka przy wejściu. Trwają wykopaliska archeologiczne, czego oczywiście nie widać, ale tabliczka jest, więc wstępu nie ma. Można tylko popodziwiać z zewnątrz, no ale gdzie się nie da wjechać i gdzie się nie da wejść, tam na pewno można wlecieć. Zamek w Mokrsku Górnym okazał się nie do zdobycia. Mam nadzieję, że to ostatni taki dzisiaj, gdzie nie będzie można wejść. Także dla samego zamku oczywiście nie warto tutaj przyjeżdżać. Natomiast jeśli zaplanujecie taki trip, gdzie ten zamek będzie jednym z punktów, które będziecie odwiedzać, no to jak najbardziej polecam tutaj skręcić i nawet z zewnątrz, z daleka go zobaczyć. Za chwilę z Mokrska Górnego tutaj bardzo blisko w Sopkowie będę odwiedzał kolejne ruiny. Ruiny Zamku Rycerskiego w Sopkowie udało mi się wreszcie zobaczyć. Z bliska można wejść, oczywiście wstęp jest płatny, 10 zł. Stan na sierpień 2022. No, w ramach biletu macie oczywiście trochę atrakcji, bardzo ładny park z sadzawką, oczywiście same ruiny zamku. No a dla spragnionych i głodnych oczywiście też stylowa knajpa, gdzie można coś zjeść.
teraz po krótkim już odpoczynku, bo czasu mam już niewiele, a jeszcze sporo kilometrów do przejechania, będę się udawał na najbardziej znane chyba dzisiaj ruiny, czyli na Zamek Chęciński. Teraz mnie czeka prawdopodobnie podjazd pod sam zamek. To będzie chyba jeden z nielicznych takich cięższych podjazdów. Na zamku w Chęcinach też nie pobędę zbyt długo, no bo 70 km to nawet nie jest jeszcze połowa mojej trasy dzisiaj, więc trochę mi szkoda czasu, a jeszcze oprócz Chęcin kilka zamków przede mną dzisiaj. Postanowiłem nie odwiedzać chęcińskiego Titanika, bo to co zobaczyłem u podnóży, na Podzamczu, przy parkingu, bardzo skutecznie mnie do tego zniechęciło. Ilość samochodów, ilość ludzi, ilość różnych kramików, atrakcji, to skutecznie zniechęca do tego, żeby wyjechać tam do góry. To nie jest miejsce dla mnie, postaram się może przyjechać kiedyś tutaj poza sezonem, w jakiś dzień tygodnia, kiedy będzie spokojnie, zobaczę ten zamek już bez tych dzikich tłumów. A na razie uciekam stąd jak najszybciej, polatam tylko chwilę dronem, żebyście zobaczyli, jak to wszystko z góry wygląda. No i udaję się na kolejne ruiny z nadzieją, że już tyle ludzi tam nie będzie. No, zobaczcie, jakie ostrzeżenie zauważyłem. Poważna sprawa, barszcz sosnowskiego, jeszcze nie widziałem takiego nigdy. Nie jest ta roślina jakoś bardzo popularna w Polsce, no ale trzeba uważać, bo śmiechu nie ma, można sobie krzywdę zrobić. Oj, niedobrze to wygląda, słuchajcie, mnóstwo piachu, ale tylko na szczęście tutaj kawałeczek, zobaczymy co będzie dalej, ale jest za to bardzo przyjemnie, bo jest w cieniu, więc jedzie się pysznie. Zbliżam się powoli do kolejnego zamku. Tym razem mam nadzieję, że nie będzie tak licznie odwiedzany jak ten chęciński Titanik. No tutaj dość stromy ten podjazd, ale nie ma piasku, więc spokojnie można to wyjechać. A zobaczcie, jaki znów przyjemny rowerowy odcinek, super szyterek, las, cień, wiaterek lekko, bardziej orzeźwiająco niż przeszkadzająco, nic tylko kręcić. Kaszów 4 km, potem jeszcze na Podzamcze, pewnie ze 2, no i trzeba będzie odpocząć.
XVII-wieczny zamek, a właściwie Pałac Tarłów w Piekoszowie. To kolejny historyczny obiekt, który warto zobaczyć na trasie na Wyżynie Kieleckiej. Zamek jest ogólnie dostępny, można przyjechać no i wejść do środka. Niestety jest dość mocno zdewastowany, widać dużo śmieci, graffiti. Wokół też jest taka krótka ścieżka spacerowa, więc można zobaczyć go z zewnątrz. Stan nie jest najgorszy, ale też nie najlepszy, więc mam nadzieję, że może kiedyś ktoś się tym zamkiem wreszcie zajmie i go wyremontuje. No będzie się to oczywiście wiązało z tym, że będzie tutaj więcej ludzi. A na chwilę obecną nikogo tutaj właściwie nie spotkałem. Teraz po krótkim odpoczynku będę już jechał do Kielc. I w zależności od tego, jak będę stał z czasem, być może jeszcze uda się jeden zamek odwiedzić. Przez chwilę jadę w stronę Kielc szlakiem Green Velo. Ten szlak Green Velo jakoś dość często pojawia się na moich trasach, no bo i na Wyżynie Sandomierskiej, kiedy szukałem zamków, i na Pogórzu Szydłowskim. Także jestem chyba na niego skazany. Znów świetny fragment, bardzo szutrowy, bardzo gravelowy, lekko w dół. Można się rozpędzić i troszkę odpocząć. Dobijam do 100 kilometra, no i jestem niestety nadal w lesie, no bo dojeżdżam wprawdzie do Kielc, już jestem niedaleko i tam będę miał kolejny zamek, ale to nie był ostatni, który planowałem, także zobaczę, jak będę stał z czasem i z siłami i w Kielcach ocenię, czy zawracać i kończyć pętlę, czy odwiedzić jeszcze jeden zamek, który był w planie. Miejsce przyjazne rowerzystom. Przywitała mnie tabliczka na bramie. Trzeba przyznać i oddać Kielcom, że rzeczywiście miasto jest przychylne rowerzystom. Tak jak głosiła tabliczka przy wjeździe na dziedziniec zamkowy. Bardzo dużo ścieżek rowerowych, świetnie oznaczone, świetnie wybudowane. Bardzo dobrze się po nich jeździ. Także wielkie gratulacje dla włodarzy miasta za tak przychylny gest w stosunku do wszystkich rowerzystów. Wyjechałem z Kielc i teraz już mam spokojną, no ale pod górę drogę w stronę Bodzentyna, czyli ostatniego zamku dzisiaj. Muszę go po prostu zaliczyć, a potem czeka mnie już z Bodzentyna powrót do Szydłowa. Skrócę go trochę i będę jechał szybko, dość ruchliwą drogą. Mam tylko nadzieję, że o tej porze dnia, w niedzielę, nie będzie dużego ruchu. Ruiny zamku w Budzentynie to już ostatni etap mojej dzisiejszej pętli. Czas już na powrót, bo jest bardzo późno. Teraz przez Nową Słupię i Raków będę wracał do Szydłowa. Jeszcze 48 km przede mną. Jest już dość późno, więc na pewno dojadę, jak już się ciemni. Dziękuję Wam bardzo, że wytrwaliście ze mną aż do samego końca. Mam nadzieję, że pętla Wam się spodobała. No i oczywiście zachęci Was do tego, żeby przyjechać i zobaczyć te ciekawe historycznie miejsca. Ja już się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tradycyjnie kręćcie dużo i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Cześć!